LG G4, czyli najlepszy OLED koreańskiego producenta, to telewizor, na który bardzo wiele osób czekało. Jego poprzednik, czyli G3, stawał na podium w prestiżowych konkursach, takich jak na przykład UK TV Shootout. Nowy model na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie. Telewizory mają takie same obudowy, przychodzą z identycznymi pilotami i nie różnią się nawet zauważalnie systemem operacyjnym. Producent podczas targów CES w Las Vegas zapowiadał jednak udoskonaloną matrycę wspartą lepszym procesorem oraz szeroko rozumianą poprawę jakości obrazu. Dziś będziemy mogli to dokładnie sprawdzić za pomocą naszego bogatego zaplecza sprzętowego. Możecie liczyć na szczegółowe pomiary, wyniki procedur testowych, a także bezpośrednie porównanie z konkurencją w postaci Samsunga S95D oraz kilku innych telewizorów LCD Mini LED. Zastanawiacie się, jaki jest najlepszy OLED tego roku? To koniecznie zostawcie suba i oglądajcie odcinki do końca, bo na kanale Wybierz TV mówimy konkretnie i bez obijania w bawełnę. Pamiętajcie też, że linki do zakupów tych telewizorów ze sprawdzonych źródeł znajdziecie w opisie. Zaczynamy! Na rynku wyświetlaczy OLED panował relatywnie duży porządek jeszcze 3 lata temu, gdy LG był jedynym producentem matryc. Wszystkie ekrany wykorzystywały ten sam panel, więc nie miało tak dużego znaczenia, czy kupiliśmy model najniższy, czy najwyższy. Sytuacja uległa drastycznej zmianie po wprowadzeniu przez Samsunga matryc QD OLED, które cechowały się znacznie lepszymi parametrami. Odpowiedzią LG była na to technologia mini soczewek OLED MLA i wyścig o najlepszy obraz zaczął się na nowo. Matryce MLA stosowane są obecnie wyłącznie w najwyższych modelach, a ich listę widzicie teraz na ekranie. Oznacza to, że testowany dziś G4 obok bardzo rzadkiej linii M4 to jedyny OLED LG, w którym znajdziemy panel tego typu i będzie on znacznie mocniejszy od serii C4 lub B4. Co więcej, matryca ta dostępna będzie w przekątnych od 55 do 83 cali. Na rynku jest jeszcze także wielki 97-calowy LG G4, jednak ma on słabszą matrycę bez mikrosoczewek i tych, którzy zdecydowali się wydać 120 tysięcy złotych na jego zakup, czeka duże rozczarowanie. LG G4, a konkretnie G45LW, który nabyliśmy do testów, trafił do nas z dedykowanym wieszakiem ściennym. To cecha charakterystyczna serii G, która od kilku lat pozbawiona jest fabrycznej podstawy i jeśli ktoś chce umieścić telewizor na meblu, musi dokupić ją osobno. Wprawdzie były zapowiedzi, że w tym roku ma pojawić się także wersja z podstawą i chyba tak się stało na niektórych rynkach, co pokazuje test naszych kanadyjskich znajomych z Airthings. Póki co nie widzę jej w naszych sklepach, w związku z czym na podstawie testów użyliśmy uniwersalnej stopy. Design telewizora omówimy więc krótko, bo najlepiej prezentuje się on na ścianie. Dołączony uchwyt pozwala przymocować telewizor dosłownie bez żadnego odstępu. Na plecach telewizora jest specjalne wyżłobienie, aby mocowanie nie odstawało nawet na swoją grubość. Ramka ekranu, jak to w OLEDach, jest skrajnie odchudzona i w zasadzie całą powierzchnię wypełnia obraz. Złącza sygnałowe zostały umieszczone po lewej stronie telewizora. Do wszystkich z nich prowadzą wgłębienia w obudowie, aby wpięte kable nie odsuwały telewizora od ściany. Ekran został wyposażony w procesor Alpha 11, o czym więcej powiem później, natomiast istotną informacją w tym momencie jest to, że wszystkie porty HDMI pracują w specyfikacji 2.1. Nie ma więc znaczenia, do czego podepniemy najnowszą konsolę czy komputer PC, zaś złącze HDMI 2 z funkcją EARC możemy pozostawić wolne dla amplitunera lub soundbara, aby dźwięk wychodził z telewizora na głośniki zewnętrzne. To, na co najpierw zwracamy uwagę po zmontowaniu telewizora, to oczywiście powłoka matrycy. Tradycyjnie dla OLEDów jest ona szklista, czy jak kto woli, połyskująca. Przeważnie ma to swoje zalety w postaci bardzo dobrej czerni przy dużym oświetleniu zewnętrznym. Tu jednak efekt pogarsza nieco technologia MLA i jest to w zasadzie jedyna wada tego rozwiązania. Jak widzicie teraz na porównaniu, tradycyjny OLED zachowuje głębszą czerń i kontrast przy mocnym oświetleniu z zewnątrz. Nie można jednak powiedzieć, że G4 jest słaby na tym polu. W porównaniu na przykład do dobrego w tej kwestii ekranu LCD Mini LED, jakim jest TCL C855, wypada minimalnie gorzej, jednak dużo lepiej tłumi blaski światła. Pod względem czerni dużo lepiej wygląda zaś od samsungowego konkurenta, czyli QD OLEDa, w szczególności od matowego modelu S95D, który świetnie tłumi odbicia, ale niestety ma wyraźnie wypłowiały obraz podczas oglądania w dzień, jak widzicie na tym porównaniu. W temacie powłoki matrycy da się też zauważyć niewielki postęp przy konfrontacji z ubiegłorocznym LG G3. Jak teraz widzicie, powłoka G4 jest minimalnie ciemniejsza i mniej zarzuca odbite światło. A więc kontrast w ciągu dnia mamy całkiem dobry. A jak z odbiciami i jasnością? Jeśli chodzi o bezpośrednie źródła światła, to są one rewelacyjnie tłumione, zaś ich widoczność mogłaby być problemem jedynie, gdyby matryca była zbyt ciemna do danego wnętrza. Tu świetna wiadomość. G4 jest jednym z najjaśniejszych OLEDów w historii. Osiąga pełne 600 nitów jasności przy umiarkowanych scenach w SDR. Jeśli zaś chcemy oglądać coś z dużym wypełnieniem bielą, na przykład sporty zimowe, takie jak hokej czy skoki narciarskie, to telewizor utrzyma stabilnie przynajmniej 350 nitów. To świetne wyniki, które w zasadzie stawiają telewizor na równi z Samsungiem S95D i pozwalają na komfortowe oglądanie nawet w pomieszczeniu o znacznym naświetleniu. G4 może okazać się jedynie zbyt ciemny w salonach z dużymi przeszkleniami, jak ten za mną, gdybyśmy chcieli oglądać w pełnym słońcu. W każdym innym razie zapas jasności będzie wystarczający.
Komfort użytkowania w salonie podnoszą także rewelacyjne kąty widzenia matrycy. Generalnie matryce OLED MLA oraz QD OLED można śmiało określać bezstratnymi pod tym względem. Bez względu na to, jak bardzo oddalimy się od środka, to obraz wygląda tak samo. W porównaniu do telewizora LCD, czy też zwykłego OLEDa bez warstwy mikrosoczewek, jest to bardzo, bardzo duża różnica na plus. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli mamy szeroki pokój lub jeśli siedzimy bardzo blisko dużego telewizora, bo wtedy też tworzy się kąt pomiędzy naszymi oczami a brzegiem ekranu. Czas zgasić światło i porozmawiać o tym, jak G4 radzi sobie w warunkach kinowych. Tradycyjnie dla telewizora OLED zaczyna dziać się wtedy magia. W mrocznych scenach filmowych tracimy orientację, gdzie jest brzeg telewizora, ponieważ czerń nie emituje żadnego światła. Nie dziwię się wcale, że jeśli ktoś jest miłośnikiem filmów i seriali i raz kupi OLEDa, to już nigdy nie chce wracać do ekranu LCD. Oczywiście topowe ekrany mini LED też oferują bardzo wysoki kontrast i w wielu scenach można je określić podobnymi do OLEDa, ale zobaczcie na przykład to porównanie. Więcej słów chyba nie potrzeba. Jeśli chodzi o detale w czerni, to nie można mieć żadnych zastrzeżeń do telewizora. Był on w stanie reprodukować najbardziej subtelne elementy bez sztucznego przyciemnienia lub uwypuklenia. Dzięki temu prawie idealnie pasował do wyświetlacza, który robi w naszym laboratorium za punkt odniesienia. Dalsze testy pokazały także, że wada, która istniała w poprzednim modelu G3, została rozwiązana w testowanym dziś G4. Chodzi o problemy z przejściami tonalnymi w bardzo ciemnych scenach podczas ruchu. Jeśli przyjrzycie się teraz, to zobaczycie sztuczny kontur na ramieniu aktora, którego nie widać na testowanym telewizorze. Podobnie w tej, bardzo ciemnej scenie z serialu House of the Dragon. Widzimy tu znacznie płynniejsze przejście tonalne. Nawet kompletny laik zauważy, że te sceny wyglądają po prostu lepiej na nowym modelu. Skalibrowany G4 prawie w ogóle nie ustępuje reprodukcją barw monitorom klasy studyjnej, co nie jest zaskoczeniem. Topowe telewizory LG mają możliwość tzw. kalibracji 3D LUT, która pozwala uzyskać referencyjne odwzorowanie kolorów. Dlatego właśnie telewizory LG OLED są rekomendowane profesjonalistom z branży filmowej do przedpremierowych pokazów materiałów wideo. W temacie tego, jak dobre kolory uzyskuje telewizor OLED G4, dużo powiedzą wykresy. Jak widzicie, zmierzone próbki kolorów znajdują się dokładnie w swoich polach. Krzywa jasności idealnie pokrywa się z wzorcową, a szeroka paleta barw DCI-P3 jest w pełni pokryta. Jest duże prawdopodobieństwo, że G4 będzie można określić telewizorem potrafiącym najwierniej odwzorowywać kolory w tym roku. Oczywiście cały czas mówimy tu o stanie po profesjonalnej kalibracji, ponieważ w ustawieniach fabrycznych, nawet gdy wybierzemy tryb kino lub filmmaker, to na pewno będą mniejsze lub większe fabryczne niedoskonałości, uzależnione od egzemplarza, jaki się nam trafił. W tym, który dotarł do nas, elementami do dopracowania okazały się balans bieli oraz gamma. Deficyt niebieskiej składowej powodował, że po przełączeniu na fabryczny tryb filmmaker można było od razu odczuć zażółcenie obrazu. Ten niewielki pik w gammie zaś powodował zlanie najciemniejszych detali z czernią. Nie są to jakieś duże przekłamania, ale jak wspomniałem, serie produkcyjne z tygodnia na tydzień będą się trochę różnić, a żeby uzyskać obraz bez przekłamań, wystarczy zamówić profesjonalną kalibrację. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam na stronę skalibrujtv.pl, gdzie dowiecie się więcej, a teraz wracamy do testu. Jeśli chodzi o pokrycie palety barw, czyli tego, jak mocno nasycone kolory potrafi wyświetlić matryca telewizora, to możliwości kończą się na DCI-P3. Nowy telewizor LG nie poprawił się niestety w tym aspekcie i bardziej nasycone barwy z palety BT2020 są nadal nieosiągalne. Tu akurat punkt dla QD OLEDów. Czy jest to duża strata? Zdecydowanie nie. Ciężko będzie nam zauważyć ten deficyt w filmach przez najbliższe lata, ponieważ większość treści wideo też jest ograniczona do P3 ze względu na możliwości sprzętu studyjnego. Tylko niektóre gry lub specjalnie przygotowane materiały testowe ujawnią tę różnicę. Porozmawiajmy teraz, jak wyglądają na tym telewizorze filmy i seriale w formacie Ultra HD. Oczywiście spodziewamy się jakościowego i wciągającego obrazu, skoro, jak już powiedziałem, mamy świetną czerń i rewelacyjne kolory. Nie może być inaczej. Gdy tylko odpalimy coś z Netflixa lub z płyty Ultra HD Blu-ray, powita nas piękny, soczysty obraz, który aż chce się oglądać. Czas wrzucić na ekran znane nam trudne sceny i postawić większe wyzwanie przed wyświetlaczem. Z najbardziej jaskrawymi ujęciami, jakimi dysponuje, telewizor radzi sobie nieźle z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo jasny, więc ma duży potencjał do wyświetlania szczegółów w światłach i blaskach. Po drugie, adaptuje się do metadanych, więc nie przyciemnia nadmiernie filmów, które są akurat ubogie w efekty. Nowością w tym roku jest możliwość ręcznej zmiany przetwarzania metadanych. Za pomocą tej funkcji możemy ręcznie sterować punktem odcięcia, a więc balansować pomiędzy utrzymaniem wysokiej jasności, a utrzymaniem większej ilości detali w bieli. Fajna ciekawostka, ale nie zalecam tego ruszać, ponieważ wartości fabryczne są dobre, chyba że jesteśmy pewni, co robimy. Jest też opcja dynamicznego mapowania tonów, ale tak jak w ubiegłych latach, rozjaśnia ona sztucznie obraz, więc zdecydowanie odradzam jej używania. Jeśli zaś ktoś już ten telewizor nabył, to radzę zweryfikować, czy nie jest domyślnie włączona w używanym trybie obrazu. Takich wątpliwości pozbawiony jest seans Dolby Vision, ponieważ mapowanie tonów zachodzi tam automatycznie, co jest największą przewagą tej technologii nad HDR10. Przy filmach w formacie Dolby zauważyć da się też przewagę w trudnych scenach nad Samsungiem S95D, który pomimo posiadania nieco mocniejszej matrycy QD OLED, traci na odwzorowaniu efektów przez brak wsparcia dla tej technologii. Nie są to częste momenty ze względu na ogromne możliwości obu telewizorów i przez większość czasu idą one łeb w łeb, ale nie
niewątpliwie lepiej mieć Dolby Vision niż nie mieć. Dokonajmy teraz pomiaru jasności HDR na naszej sekwencji testowej, złożonej z 5 scen filmowych i skonfrontujmy wyniki z innymi telewizorami. A więc pierwsze, co rzuca się w oczy, to bardzo wysoka stabilność efektu. Nieważne, czy jaskrawe światło ma rozmiar niewielkiej gwiazdy na czarnym niebie, czy jest to duży snop światła z latarki, efekt zawsze jest wyraźny. Słabnie jedynie na ostatniej scenie testowej, która zawsze przeciąża OLEDy ze względu na dużą powierzchnię świecącą. Trzeba tu jednak zauważyć, że G4 radzi sobie lepiej niż Samsung S95D i wyraźnie lepiej niż G3. O OLEDzie Philipsa nie ma co nawet wspominać, ponieważ nie posiada on technologii MLA, jednak postanowiłem go wstawić do porównania dla poszerzenia kontekstu. Podobnie wypadłby na przykład LG C4. Zwracam też uwagę, że Philips będzie miał mocniejsze modele w ofercie. Do porównania dodamy też TCL C855. To mini LED z bardzo dużą ilością stref wygaszania. Tradycyjnie dla tego typu technologii pozwala on wykrzesać bardzo dużo światła w ostatniej scenie, ale gdy efekty świetlne są małe lub zlokalizowane na czarnym tle, to jest znacznie gorzej i ledwo widać, że jest to treść HDR. Do mnie zdecydowanie bardziej przemawia w tym wypadku stabilny OLEDowy efekt. Jak zatem widzicie, OLED G4 oferuje bardzo, ale to bardzo dobre wyniki w najważniejszych kryteriach jakościowych. Ma wysoką jasność zarówno w SDR, jak i w HDR, świetne kąty widzenia, idealną czerń oraz referencyjne barwy. Test jak do tej pory składa się praktycznie z samych pochwał. Niestety telewizor ma też gorsze strony, a w zasadzie stronę. Jest nią płynność przejść tonalnych, która niestety pozostawia sporo do życzenia. Nawet jeśli oglądamy materiały najwyższej jakości, narażeni jesteśmy więc na odcinające się od siebie odcienie. Da się je zauważyć nie tylko w ciemnych scenach takich jak te z filmu The Green Knight, ale także w jaśniejszych scenach np. z Marsjanina. Problem ten, zwany fachowo bendingiem lub posteryzacją, jest niestety łatwy do wychwycenia nawet przez mało wprawionych widzów i potrafi zmniejszyć przyjemność z oglądania. Na tym polu Samsung S95D, jak i inne telewizory QD OLED mają wyraźną przewagę, ponieważ problem z posteryzacją jest stałym problemem matrycy OLED od LG. Porzućmy na chwilę temat materiałów Ultra HD i zajmijmy się czymś bardziej przyziemnym. W kwestii odwzorowania ruchu telewizor radzi sobie bardzo dobrze. Posiada on 144Hz matrycę oraz dobrze znany system poprawy płynności ruchu TrueMotion. System ten pozwala regulować płynność i wyrazistość ruchomych obiektów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że interpolacja klatek ograniczona jest do 120 Hz, jak u każdego producenta. Najwyższą częstotliwość odświeżania można uzyskać jedynie z komputera PC, o czym później. System TrueMotion podzielony jest na dwa suwaki. D-Jader reguluje płynność w filmach, a D-Blur wyrazistość w sporcie i pokrewnych materiałach. 10-stopniowa regulacja pozwoli każdemu dobrać odpowiednie ustawienie pod siebie. Naszą rekomendacją jest wartość między 2 a 5 na pierwszym suwaku, aby zmniejszyć szarpiący ruch w filmach, i 10 na drugim, aby uzyskać maksymalną ostrość w treściach sportowych. Z naszych testów wynika, że nawet przy maksymalnym ustawieniu ilość artefaktów, takich jak pikselizacje czy przycięcia, gdy piłka leci przez trybuny, jest znikoma, a więc działa to bardzo dobrze. Przy zastosowaniu maksymalnej interpolacji ruchu osiągnąć się dało naprawdę wysoką wyrazistość obrazu, co jest typowe dla matryc OLED ze względu na ich krótki, niemalże zerowy czas reakcji pikseli, jak widzicie teraz na ekranie. Zwróćmy uwagę, że za testowym obrazkiem UFO uchwyconym w ruchu nie ciągnie się żadna smuga. To duża przewaga OLEDów nad ekranami LCD. Zagraniczne recenzje tego telewizora wspominają o okazjonalnym gubieniu jednej klatki obrazu, co powoduje taki mikroskok podczas oglądania telewizji. Powiem szczerze, nie udało mi się zaobserwować tego problemu, natomiast wyraźnie zaznaczam, że testowałem cały czas z włączonym systemem TrueMotion. Uważam, że tak skokowy obraz, jaki uzyskamy w filmach na telewizorze OLED, bez żadnych wspomagaczy, jest po prostu nieprzyjemny do oglądania. Nie widzę jednak sensu robić z tego osobnej kategorii testów, kategorii stutter, jak na przykład robi to AirThings, skoro w telewizorze mamy do dyspozycji bardzo skuteczny upłynniacz. Wystarczy o nim pamiętać, bo na przykład w trybie Filmmaker jest domyślnie wyłączony. W temacie odwzorowania ruchu wystawiam ocenę bardzo dobrą. Na ocenę celującą zasłuży pierwszy OLED z odświeżeniem 240 Hz, który pozwoli uzyskać jeszcze mniejsze rozmycie, ale takiego w tym roku raczej nie zobaczymy. Choć jakość materiałów, które oglądamy, stale wzrasta, to nadal w telewizji trafiamy na kanały w rozdzielczości SD lub na HD poddane dużej kompresji. Jak radzi sobie z tym G4 i czy jego hucznie zapowiadany procesor Alpha 11 wnosi jakieś udoskonalenia? A więc w kwestii skalowania telewizor radzi sobie raczej typowo. Obraz nie ma nadmiernie poszarpanych krawędzi, ale też nie są one jakoś wyjątkowo wygładzone. Detale są zachowane, podobnie jak na innych telewizorach z wyższej półki. To, co rzuca się zaś w oczy, to sztuczne wyostrzenie konturów, nawet gdy wszystkie funkcje z tym związane są wyłączone, a ostrość ustawiona jest na zero. To lekka zmiana w stosunku do LG G3, który nie narzucał tyle sztucznego wyostrzenia. Czy można zapisać to na plus? Tak i nie. Lekka ingerencja raczej pomaga materiałom niskiej jakości. Z drugiej jednak strony może ona pogłębić efekt aureoli wokół krawędzi. Finalnie w starszym modelu udało się uzyskać podobny efekt odpowiednim ustawieniem. Wygląda mi to na taką, wiecie, małą manipulację ze strony producenta. W przedpremierowych zapowiedziach marketingowcy poświęcają kilka akapitów na to, aby chwalić sztuczną inteligencję w najnowszym procesorze Alpha 11. Później bierzemy telewizor na stół i okazuje się, że po prostu dodano odrobinę sztucznej ostrości. Mam wrażenie, że większy udział AI był w generowaniu tych marketingowych tekstów niż jest go w tych nowych algorytmach. Nie traktujcie tego jednak jako krytyki telewizora, tylko jako krytykę marketingu.
Telewizor dobrze radzi sobie z treściami niskiej jakości, ponieważ pozwala wyłączyć overscan, czyli sztuczne obcinanie brzegów obrazu na wbudowanych tunerach. Niby oczywista rzecz, ale na konkurencyjnym S95D zawsze tracimy część kadrów w rozdzielczości SD. No i jest jeszcze najważniejsza rzecz. Funkcja płynna gradacja, która pozwala zmniejszyć posteryzację wynikającą z nadmiernej kompresji obrazu, a więc to, na co chyba najczęściej narzekają widzowie. Funkcja ta dosyć skutecznie zmiękcza przejścia tonalne, aczkolwiek nie zalecam używać wyższego ustawienia niż średnia, ponieważ będzie przy okazji rozmywać detale obrazu. Nawet jednak w tym ustawieniu nie niweluje problemu całkowicie, tak jak na przykład potrafi to zrobić procesor Sony. Jest jednak o niebo lepsza niż funkcja w Samsungu, TCL-u czy Philipsie. Pewnym paradoksem jest jednak to, że telewizor potrafi niwelować problemy z gradacją materiału o niskiej jakości, ale ma też swoje problemy z tym związane, o czym mówiłem wcześniej. Podsumowując wszystkie kwestie związane z obróbką materiałów niskiej jakości, powiem tak. Jest bardzo dobrze. Nie aż tak dobrze jak w telewizorach Sony, ale lepiej niż u znacznej większości konkurencji na rynku. Przyszedł czas na omówienie dwóch ostatnich zastosowań, to jest grania na konsoli i na komputerze PC. W obu tych przypadkach śmiało można wystawić telewizorowi najwyższą ocenę. Jeżeli chodzi o konsolę, to LG G4 wspiera dosłownie wszystko, czego może chcieć użytkownik. W trybie 4K 120 Hz zagramy zarówno w formacie Dolby Vision, jak i HDR10, przy czym ja osobiście preferuję ten drugi wariant, ponieważ producent poprawnie zaimplementował funkcję HGIG. Oznacza to, że szachownica do ustawiania jasności w grach poprawnie znika przy realnej wartości telewizora wynoszącej około 1500 nitów i konsola może precyzyjnie sterować efektem HDR. Warto też wspomnieć, że tryb do grania można skalibrować tak samo dobrze jak do oglądania i uzyskać tym samym bardzo niski input lag i referencyjne barwy. Skoro wspomniałem już temat opóźnienia sygnału, to wynosi ono rewelacyjne 14 ms przy sygnale 60 Hz i oszałamiające 5 ms przy sygnale 120 Hz bez względu na obecność lub rodzaj formatu HDR. Bez zastrzeżeń działa też ALLM i VRR, choć w tym drugim trybie mamy tradycyjne lekkie migotanie ciemnych odcieni szarości, które jednak nie odbiera przyjemności z gry. Całości doświadczenia dopełnia rozbudowany gamebar. Podłączając komputer zamiast konsoli uzyskamy aż 144 Hz, co da jeszcze wyraźniejszy obraz w ruchu. Możemy także grać w zmiennej częstotliwości odświeżania. Czytelność czcionek jest dobra, ponieważ piksele mają kształt zbliżony do kwadratowego. Tym zdaniem zamykamy temat jakości obrazu i przenosimy się do omówienia obsługi telewizora. Wyświetlacze LG od lat wykorzystują system webOS, który jest bardzo wygodnym w obsłudze interfejsem. Jego wygląd nie różni się jakoś szczególnie od innych systemów operacyjnych takich jak Tizen czy Google TV, natomiast do pewnych aspektów producent podszedł bardziej konserwatywnie, co mi osobiście się podoba. Przykładowo nadal mamy na pilocie przycisk input do szybkiej zmiany wejść, zaś telewizor nie wyświetla miliona kreatorów konfiguracji sprzętu, gdy podłączamy do niego nowe urządzenie. Z kontrolera nie zabrano większości klawiszy, więc możemy łatwo wpisać numer kanału czy wejść do ustawień. Pilot kryje też super wygodne rozwiązanie, jakim jest akcelerometr, pozwalający sterować kursorem na ekranie przez ruchy nadgarstka. Kompletnie eliminuje to potrzebę podłączenia myszy do telewizora, nawet jeśli chcemy przeglądać strony internetowe. Ogromną zaletą systemu webOS jest też wsparcie wszystkich funkcji, które przetestowaliśmy. Działa tu nagrywanie na dyski przenośne, które możemy programować czasowo. Są komendy głosowe w języku polskim, które wydajemy do mikrofona na pilocie. Jest AirPlay, Miracast oraz możliwość parowania słuchawek Bluetooth i używania ich naraz z głośnikami wbudowanymi. Odtwarzacz radzi sobie ze wszystkimi plikami wideo i kodekami, poza prehistorycznym kontenerem ASF i najnowszym kodekiem VVC, którego nie odtworzył jeszcze żaden telewizor w tym roku. Bardziej wybredny jest w stosunku do napisów, aczkolwiek popularne SRT z polskimi znakami wspiera. Jeśli chodzi o aplikacje streamingowe, to firma LG zawsze dbała o ich szybkie wsparcie. Dzięki temu nasza lista jest w zasadzie kompletna. Nie ma tylko HBO Max, ponieważ zostały już zastąpione przez nową aplikację Max, więc to żadna strata. Podsumowując, jest duża szansa, że nie będziemy musieli nigdy dokupować jakiegokolwiek dodatkowego urządzenia, aby wzbogacić ten telewizor o jakieś funkcjonalności. Tego ostatniego jestem prawie pewien, ponieważ LG jest producentem, który naprawdę dba o użytkownika po zakupie telewizora. Sam mam w sypialni jeszcze model C8, któremu leci już 7. rok od premiery i nadal wszystkie aplikacje na nim działają, a system pracuje szybko i responsywnie. Warto także wspomnieć o obietnicy producenta, która padła w dniu premiery, a konkretnie o programie Renew gwarantującym, że nowe modele dostaną wsparcie i aktualizację przez minimum 5 lat po premierze. Zanim przejdziemy do podsumowania, porozmawiajmy jeszcze o dźwięku. Generalnie telewizor gra dobrze. Przy wysokich poziomach głośności nie słychać jakichś wyraźnych zniekształceń. Dialogi są wyraźne i w dźwięku nie dominują jakieś konkretne tony. Jest też nieco niskiego basu, więc dźwięk nie jest płaski jak w telewizorach z niższej półki. Oczywiście wszystko to, co powiedziałem, postrzegać trzeba przez pryzmat tego, że mówimy o głośnikach wbudowanych w telewizor. Jeśli miałbym wypowiedzieć się bardziej surowo, to powiedziałbym, że jest nie najgorzej, ale lepiej od razu kupować zewnętrzne kolumny albo przynajmniej soundbara, jeśli telewizor ten ma być elementem kina domowego. To, co natomiast jest ważne i cenione w kwestii dźwięku, to fakt, że telewizor wspiera wszystkie formaty Dolby Digital oraz DTS, więc możemy śmiało podłączyć urządzenia peryferyjne do telewizora, a dźwięk wypuścić przez łącze HDMI EARC. Czas na podsumowanie. LG G4 to bardzo podobny telewizor do ubiegłorocznego G3. Zmiany pomiędzy nowym i starym modelem są kosmetyczne, jednak każda z nich jest na plus.
Począwszy od mniejszego efektu posteryzacji w ruchomych ciemnych scenach, a skończywszy na nieco wyższej jasności w HDR i SDR oraz wsparciu dla sygnału 144 Hz z PC-ta. Oznacza to, że jest to tak samo udany produkt, który będzie walczył o koronę najlepszego telewizora w tym roku. Na każdym właściwie polu jego wyniki są świetne. Bez względu więc na to, czy oglądamy w dzień czy po zmroku, czy interesują nas filmy i seriale, czy jesteśmy fanami sportu albo graczami, to telewizor ten powinien nas w pełni usatysfakcjonować. Jedyna jego wada, z którą trzeba się będzie pogodzić, to nie najlepsze przejścia tonalne, przez które czasami będziemy widzieć efekt posteryzacji. Ostatnią kwestią jest to, czy LG G4 jest wart swojej ceny, czy może lepiej wybrać coś innego. Najbliższym konkurentem tego telewizora jest Samsung S95D, do którego było wiele nawiązań w trakcie testu. Samsung jest nieco tańszy w tej chwili, ale sytuacja może zmienić się z biegiem czasu. Pod względem jakości obrazu oba te telewizory są blisko siebie. Samsung ma nieco lepsze najwyższe efekty HDR, ale z kolei brakuje mu Dolby Vision. Teoretycznie jest jaśniejszy i ma bardziej matową powłokę, ale gorzej radzi sobie z telewizyjnym materiałem niskiej jakości i jego kolory bardziej płowieją w oświetlonym otoczeniu. G4 ma bardziej tradycyjny system operacyjny i pilota, który jest dla mnie osobiście wygodniejszy. Wspiera też więcej funkcji i dźwięk w formacie DTS. Myślę, że dla siebie wziąłbym LG, ale nie znaczy to, że ty, drogi widzu, masz postąpić tak samo. Oba telewizory są godne polecenia i do obu zostawiam linki zakupowe ze sprawdzonego źródła w opisie filmu. Później w tym roku zadebiutują też Philips OLED 959 i Panasonic Z95A, które będą także wyposażone w matrycę OLED MLA, więc będą mogły konkurować, ale będą prawie na pewno droższe od wspomnianej dwójki. Jest też Samsung S90C, ale telewizor ten nie zaoferuje tak wysokiej jakości. Będzie on plasował się gdzieś pomiędzy G4 a C4. Są też topowe telewizory LCD Mini LED, które mogłyby próbować się mierzyć i pewnie w jakichś wybranych kategoriach, np. jasności, by wygrały. Jestem jednak przekonany, że żaden z nich nie zaoferuje tak dobrego efektu całościowo, szczególnie przy oglądaniu po zmroku. Sony Bravia 9 i TCL C955 mogą być tego bliskie, ale zaczynają się od znacznie większych rozmiarów matrycy. Wszystkie z nich na pewno będziemy testować i bezpośrednio konfrontować z innymi telewizorami, więc subujcie kanał, żeby tego nie przegapić, a jeśli chcecie wykrzesać najlepszy obraz ze swojego telewizora, to zapraszam na skalibrujtv.pl. Cześć!